Parsza 11, Wajgasz, zbliżył się. Dalsze losy Józefa, ojca jego, Izraela, Jakuba, gdzie już przybywają do ziemi egipskiej. Co tutaj ciekawego, godnego uwagi na dzień dzisiejszy, byśmy mogli sobie z tego fragmentu wyłuskać? Chyba jedną z główną tutaj rzeczy jest to, że Józef dobrze rozumie całą sytuację. Zrozumiał całą sytuację. To długie lata niewoli, tego przekleństwa, które go dosięgnęło, pewnie nie rozumiał bardzo długo, o co chodzi. Do momentu, gdy przychodzi wyjawić sen o krowach czy o kłosach, gdzie następuje rychły zwrot sytuacji. Tutaj też można powiedzieć, duża pokora jest. Można powiedzieć, Józef dorósł mentalnie do tego wszystkiego. W tym, co mówi do swoich braci, widać dużą pokorę, że oni nie są niczemu winni, mimo że to zrobili, że to Stwórca go tam posłał. W taki sposób, no może można powiedzieć przykry, ale tak jak mówiliśmy poprzednio, każdy w tej całej sytuacji, w tej całej historii, każdy z nich miał jakąś lekcję. Bóg każdego z nich czegoś uczy. Rodzaju 45:5. Jednak nie trapcie się już, Józef tutaj do swoich braci mówi, już teraz nie wyrzucajcie sobie, że mnie tu sprzedaliście, gdyż sam Bóg wysłał mnie przed wami dla zachowania was przy życiu. Bardzo trafne spostrzeżenie, bardzo głębokie, można by też powiedzieć, zrozumienie tej całej sytuacji, która miała miejsce wcześniej. Kim on się stał w Egipcie, Józef, i to, że ten głód nie dosięgnął tylko ziemi egipskiej, ale też ziemi Kanaan, ziemię Kanaan, w której mieszkał jego ojciec. Czy ci bracia usłuchali? Nie wyrzucajcie sobie, że mnie tu sprzedaliście. Czy mamy tu jakąś sugestie w tym, cośmy czytali, że oni nie tak szybko zmienili swoje myślenie. Czyli, że ciągle się winili za to wszystko. Bo jest taki werset, 45 rozdział, 24 werset, zobaczmy. Potem wyprawili braci, gdy ruszyli, powiedział jeszcze do nich: a nie spierajcie się po drodze. To spierajcie się to jest odnośnik do tego, że oni się nadal obwiniali jeden drugiego za to wszystko, co się wydarzyło, a tutaj chyba największą jakby obciążeniem było, że ich ojciec przygasł. Tak, bo mamy tutaj tą odwrotność, gdy usłyszał, że Józef żyje, jakby na nowo się nowy duch, tutaj ten przykład oddaje, że wtedy jakby wstąpił w niego nowy duch, duch życia. Czyli można powiedzieć, że miał od tego czasu informacji, że tej kłamliwej informacji, że Józefa jakiś zwierz rozszarpał, można powiedzieć, że miał głęboką depresję, dzisiejszym określeniem. Można powiedzieć, że mu się nie chciało żyć. I tutaj jedyną jego radością i nadzieją był syn z Racheli, Beniamin. Czyli można powiedzieć, że jeżeli ktoś wybacza winę, tak, tutaj, no tak,
tak można ogólnikowo pokazać. Jeżeli ktoś wybacza winę, to ten, któremu wybaczono winę, nie powinien już się tą sprawą zadręczać. Ma go to wybaczenie, ma go w pewnym sensie uleczyć. Wybaczenie sobie jest często trudniejsze. No właśnie, tego o tym mówię, że człowiek często sam siebie dręczy, sam wprowadza w różnego rodzaju, jak to się określa dzisiaj, depresje, stany trudne emocjonalnie i to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie lekcja, rada na dzisiejsze czasy, praktyczna rada. Nie biegać do specjalistów od głowy, tylko te rzeczy, które czytamy, potraktować jako praktyczna rada emocjonalna. Tak, te stany psychiczne, emocjonalne, bo mamy dużo różnych wskazówek fizycznych, tak? Jedzenie, jakieś zioła i tam inne, chleb, Ezechiela i tam jakieś inne rzeczy, ale zwróćmy uwagę, że w tych całych historiach jest bardzo dużo porad emocjonalnych, jak sobie radzić. Jak to rozwiązywać? Dlatego też zwracam na to uwagę, bo ktoś mógłby powiedzieć, no trzeba iść do specjalisty, psychoanalityka, czy jeszcze tam głębiej i niektórzy stosują różne dziwne techniki, jak hipnozę, tak. W każdym razie cała ta dziedzina wywodzi się od człowieka bardzo zdemonizowanego. A co w sytuacji, bo podałeś przykład, kiedy ten, któremu wyrządzono krzywdę, wybacza. A co w sytuacji, kiedy nie wybacza? Jest taka przykład, Jeszua mówi, o ile od nas zależy, czy to Paweł mówił. Jest taki zwrot, tak? O ile od nas zależy, miejmy ze wszystkim pokój. No, ten, który zawinił, jeżeli prosi o wybaczenie, no to nic więcej nie może zrobić generalnie. Czasami potrzeba czasu. Ale to też, jak prosi o wybaczenie, to też zrobił wszystko, co mógł zrobić, tak? Bo czasami wybaczenie wiąże się z naprawą fizyczną czegoś, tak? Jakimiś sprawami, że tak powiem, materialnymi nawet. Jeżeli chociażby mamy ten przykład celnika za czasów Jehoszuły, gdzie on mówi, że odda wszystkim, czyli nawraca się, zmienia sposób myślenia, czyli pokutuje, czyli prosi o wybaczenie tych, których naciągnął z racji swego stanowiska i mówi, oddam. Tylko nie pamiętam, czy tam jest w trójnasób, czy w czwórnasób. Chyba w czwórnasób. Bo Tora o tym mówi. Czyli widzimy, że nie wystarczy w pewnych sprawach samo wybaczenie. No fizyczne rzeczy wynagrodzić to najprostsza rzecz. A jak wynagrodzić? No nie zawsze. Nie zawsze. To nie można tak generalizować. Każdą sytuację trzeba brać indywidualnie. Tylko mówię, że są powiązane sprawy wybaczenia z materialnymi rzeczami. I jeżeli ten, który zawinił, zrobi wszystko, no to może, uważam, może, ma czyste sumienie, bo on według Tory, według tego, co Bóg mówi, on zapokutował za swoje przewinienie. Oczywiście w Torze jeszcze było, jak świątynia była, że jeżeli tam no z jakiejś, jak to Tora umuje, grzech nieświadomy, to jeszcze w świątyni była ta ofiara, tak, pojednania. Jak to dzisiaj wygląda? No
może być jeszcze taka forma ofiary, pojednania. Nie mówię o fizycznej oddania zwierzęcia w świątyni, ale może być jeszcze coś dodatkowego. Nie wiem na dzień dzisiejszy, jak to miałoby wyglądać, ale biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty tej teszuwy, pokuty, ma to sens. To, że ktoś może nie wybaczyć, to jest inna sprawa, ale jeżeli ten który skrzywdził kogoś, zrobi wszystko, to uważam, że ma prawo wtedy nie winić się już za całą sytuację, którą spowodował. Tak zbieram te wszystkie informacje w tych słowach, które wypowiadam, które znam, które rozumiem. Jest jeszcze jedna kwestia w temacie przebaczenia czy wybaczenia. Sytuacja, gdy obie strony zawiniły, to znaczy jeden skrzywdził drugiego, a ten drugi nie został mu dłużny. Bo czasami jest tak, że no, ten przykład celnika to jest taki ewidentny, tak? Ale są sytuacje, że może być wina po obu stronach. Bez jakichś materialnych konotacji. I wtedy to wybaczenie może następować po obu stronach. Powinno przynajmniej. Często w sprawach jest, że obie strony są w jakiejś części winne. Ale to mówię, to są indywidualne, nie możemy tego generalizować. Są bardzo różne sytuacje. W każdym razie, no, mamy ten dzień przebłagania, tak? Uświęcajcie się też przez to, że pojednujcie się z innymi ludźmi w różnych sytuacjach. Jest to czasami bardzo trudne. No mówię, to każdy jest inny. Tutaj, wracając do parszy, no, Józef widać, że ta cała sytuacja go uszlachetniła, bym tak powiedział. Rozumie to wszystko. Natomiast jego bracia widać, że jeszcze potrzebują czasu, albo w ogóle może się zadręczali cały czas o to. Trudno powiedzieć. W każdym razie, no, on ich cały czas tutaj strofuje w tym temacie, żeby się nie wyrzucali sobie tego. Czyli widać tutaj tą duchową poradę emocjonalną, żeby ich życie po prostu nie skupiło się na tym, tylko że był ten okres, przyszli, ukorzyli się, bo tu widać w całej tej sytuacji spełnienia się nawet tego snu, czyli oni go uznają swoim panem. Tym bardziej, że za tydzień pewnie będziemy mieli, gdzie to błogosławieństwo jest wypowiadane, szczególne dla młodszego syna Józefa, jako Józef stał się tym, w tym czasie pobytu w Egipcie, stał się tym pierworodnym zarządzającym, oczywiście jak już zmarł ojciec, zarządzającym tą rodziną. Warto o tym pamiętać i znajdować takie sytuacje w tekstach, gdzie pomagają te sytuacje rozwiązywać różne emocjonalne sprawy. Samo prawo Stwórcy w wielu kwestiach pomaga emocjonalnym kwestiom rozwiązywać. Trzeba tylko dostrzec to. Ja dlatego tutaj tu wskazuję na tą sprawę. Jest tego dużo. Trudno tutaj jakąś książkę w tej chwili poradnikową, jak sobie radzić z emocjonalnymi sprawami, pisać, ale czytając można na to zwrócić uwagę. Czy wiemy, gdzie ziemia Goszen w Egipcie się znajdowała? To tak informacyjnie. Północna wschodnia część, tu przy rozlewisku, przy ujściu do morza. Tak, delta rzeki.
bardzo urodzajna. Zresztą do dzisiejszego dnia, jak się spojrzy na mapę, to tam jest zielono. Najbardziej urodzajna pastwiska, czyli najlepszą, można powiedzieć, do tego celu hodowli zwierząt, dostali tą ziemię. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę też na rodzaju 46, pierwsze cztery wersety. Bo tutaj jest ważna rzecz. Stwórca mówi do Jakuba. Też w ciekawej sytuacji, bo się zatrzymują w Beerszebie. Może przeczytam. Izrael, czyli Jakub, wyruszył z całym swoim dobytkiem i przybył do Beerszeby. Tutaj złożył ofiary Bogu ojca swego Izaaka. W widzeniu nocnym Bóg przemówił do Izraela. Jakubie, Jakubie, on powiedział, oto jestem. Rzekł Bóg, ja jestem Bogiem, Bogiem twojego ojca. Nie wahaj się zejść do Egiptu. Ja bowiem uczynię cię tam wielkim narodem. Zstąpię wraz z tobą do Egiptu. I ja też wywiodę cię z powrotem, a Józef zamknie ci oczy. Popatrzmy na ten, na to widzenie nocne. To nie jest sen raczej, bo to jest widzenie. Czyli w nocy może Jakub nie spał i doznał widzenia. Można powiedzieć, że tutaj jest to prorocze. Znowu mamy prorocze. Kilka elementów, że to, co Bóg mówi, Jakub traktuje jak polecenie, czyli masz pójść do Egiptu. Proroczo, że w tym Egipcie będziesz, staniesz się wielkim narodem. Józef zamknie ci oczy, czyli umrzesz tam. I jedna ważna jeszcze rzecz. Ja też wywiodę cię z powrotem. Oczywiście ja też wywiodę cię z powrotem, od razu nam się kojarzy tutaj z Mojżeszem i Bóg wyprowadza Izrael z Egiptu. Zgadza się, tylko zawsze ja się zastanawiałem, dlaczego po czasie głodu, który minął, tak? Józef mówi, że 5 lat jeszcze potrwa głód. Dlaczego oni nie wyszli stamtąd? I nigdy tego nie rozumiałem. Z tego tekstu wynika, że Jakub czekał, aż mu Bóg powie, żeby wyszedł. A że Bóg mu nie powiedział, to nie wyszli. No i później on umiera. Inni nie mają, widać tutaj, jakby bliskiego kontaktu ze Stwórcą. Jakby Józef, Jakub, nie, Józef, Izrael, Jakub jest tym ostatnim, który rozmawia ze Stwórcą w widzeniach nocnych i później mamy przeskok do Mojżesza. Czyli mamy spory okres czasu takiej ciszy. Tutaj już za czasów niewoli Mojżesza oni czekają na tego wyzwoliciela. Ci, co wierzą, wierzą, że przyjdzie wyzwoliciel, który ich wyprowadzi stamtąd. Dlatego ja też wywiodę cię z powrotem. Można by potraktować, że Jakub czekał na taką informację, ale się jej nie doczekał. Albo nie chciał zasięgnąć rady Stwórcy. Trudno powiedzieć. W każdym razie oni tam z jakichś przyczyn zostali w tym Egipcie, ale już po 5 latach nie z powodu głodu. Ja mam pytanie takie, czy to, jak Józef sprzedawał tą żywność w czasie głodu, czy taki sposób dzisiaj byłby sprawiedliwy? Czyli, że jest aparat państwowy, który wspomaga biednych, dzisiaj rozdają pieniądze na lewo i prawo, tylko musi spełniać tam jakieś warunki. Natomiast czy ten sposób nie byłby bardziej pobudzający tych ludzi do starania się, żeby samemu zacząć się utrzymywać? No bo widzimy tutaj... uzdrowić współczesny system, który najpierw wprowadza ludzi w funkcjonowanie takie oderwane od rzeczywistości i jakby na spłaszczeniu praw natury,
praw bożych i po prostu no, typu rzesze ludzi pracujących w korporacjach i w budżetówce, a minimalna ilość ludzi rzeczywiście wytwarzających dobra. Więc jak możesz powiedzieć dzisiaj, jak już jest to spaczone? No, rozumiem. Czy mieć dobrego rozwiązania, bo inne rzeczy musiałyby też prawidłowo funkcjonować. Wiadomo, że są pewne powiązania, tak? Tylko ja się zastanawiam, tak swobodnie zastanawiam się, tu nie chcę nic tutaj jakby postanawiać, czy jakichś dogmatów ustanawiać. Zastanawiam się, czy w dzisiejszym świecie, gdzie te socjalne sprawy są rozdawane, oczywiście ci, którzy płacą podatki, jakby są tymi sponsorami tego wszystkiego. Dlaczego Józef nie postąpił tak samo, czyli że rozdawał ten pokarm, tylko że go sprzedawał. Czyli mamy dzisiaj, tak ogólnie mówiąc, jakąś rodzinę, która ma niedostatek i dzisiaj jest to im dawane. To jakieś pieniądze czy tam coś innego, jest to im dawane. Bo tutaj jeszcze warto wspomnieć, że gdy oni stracili już wszelkie aktywa, że tak ujmę, czyli pieniądze, trzody i własność ziemską, to oni stali się niewolnikami w tym znaczeniu, że uprawiali tą ziemię, która już nie była ich, i 4/5 mogli zatrzymać. Czy ten cały system, który Józef tutaj nałożył w tej całej sytuacji, bo wiemy, że no, też rozumiemy, że to jest ta globalna sytuacja, która się tam głodu była, tak? Bo to nie jest jakby w sytuacji, gdzie jest normalnie, każdy może coś, że nie ma takiego głodu ogólnego, że tutaj nawet w tej sytuacji, no bo ten głód minął, a to prawo zostało. No bo oni przecież zawsze dali siebie również, więc stan majątkowy nie uległ zmianie. Skoro zapłacili za swoje życie, bo inaczej, gdyby nie mieli tego zboża, to zginęliby z głodu, więc później stali się, że tak powiem, no, własnością jakąś. To też pokazuje, że był czas taki, że każdy sobie mógł żyć i nie musiał żadnych podatków płacić. No, też można by tak powiedzieć. Ja myślę, że, bo tutaj później ten faraon umiera i się sytuacja zmienia, ten faraon tak zwany zły, który zniewala potomków Izraela, to mi się wydaje, że ta cała sytuacja, która doprowadziła, że ci Egipcjanie stali się niewolnikami, tak, może spowodowała też, że ten następny faraon chciał, że tak, widzi, obejmuje, czyli urząd, widzi, że Egipcjanie, czyli jego ziomkowie są niewolnikami, a tutaj jakiś lud jest wolny. I może ta sytuacja spowodowała, że on zapragnął też potomków Izraela zniewolić. To jest też ciekawa cała sytuacja gospodarczo-polityczna, która się tam wytwarzała i w jaki sposób to doprowadzono do tej niewoli. Trochę księga Jaszera tam tłumaczy w pewnym sensie, dlaczego oni zostali zniewoleni. Ale to tam można to tak jako jedną z możliwości przyjąć. Jaką tutaj jeszcze moglibyśmy... Bo ja chciałem jedną rzecz poruszyć, dosyć istotną z tego fragmentu, ale to już za chwilę jakby na zakończenie.
Jakub mówi Faraonowi, że jego wiek to 130 lat, niezbyt więc długie. Gdzie dzisiaj się wmawia, cytując psalm, bodajże 90, że życie człowieka to lat 70, a jak mu starcza siły, to lat 80. A tutaj mamy 130 lat, niezbyt długie, niepomyślne były laty mojego życia. Warto też o tym pamiętać, nie programować się na to, co psalm mówi, bo psalm, jeżeli kontekst przeczytamy psalmu, kontekst mówi, że takie życie jest w przekleństwie. Te 70 lat to jest, czy 80 to jest w przekleństwie. To nie jest normalny stan długości życia człowieka w tym czasie. Warto też o tym pamiętać, nie programować swojego umysłu. To jest oczywiście powiązane z tym, aby przestrzegać praw wiekuistego, diety, tej diety emocjonalnej też, czystości emocjonalnej. To wszystko ma powiązanie. Oczywiście no, są czynniki zewnętrzne, którymi czasami nie możemy ominąć, ale to już jest inna historia. Natomiast ja chciałbym poruszyć pewną historię, pewną nie historię, tylko pewną sprawę na podstawie tej historii Józefa. Bycie urzędnikiem państwowym. Jak może słyszeliście, czy spotkaliście się, niektórzy tak zwani chrześcijanie startują w różnych wyborach do różnych funkcji państwowych, politycznych i z interpretacji z ich ust wynika, że no, Józef był drugim po faraonie, czyli można powiedzieć takim wiceprezydentem. Estera była królową Syrii. Mordecheusz też został wysokim urzędnikiem państwowym. Daniel, Szedrak, Meszak, Abednego. I można jeszcze pewnie wymienić jeszcze z kilku. I ci ludzie usprawiedliwiają się, że to jest, że nie ma w tym nic, żadnego problemu, że te postacie biblijne, jak to mówią, pełniły funkcje państwowe. I czy taka interpretacja jest właściwa? Zachodzi pytanie zasadnicze. Czy takie argumenty są właściwe? I w tym fragmencie, co czytaliśmy dzisiaj, otwórzmy sobie, zobaczmy rozdział 47, werset 6. Faraon mówi w kontekście, faraon, czyli głowa państwowa, nie sługa najwyższego, mówi, to on mówi, ziemia egipska jest do twojej dyspozycji, osadź ojca i braci w najlepszym miejscu, niech zamieszkają w ziemi Goszen. To on mówi, on nadaje. I historia Józefa to nie była jego wola, jego kandydowanie do wicefaraonowej funkcji. Tylko to faraon dał mu taką funkcję. Józef był niewolnikiem. Faraon zrobił z nim, co chciał. To była jego wola. Oczywiście w kontekście całej historii wiemy, że to Stwórca spowodował. Ale Józef nie kandydował na to stanowisko. Czy Estera starała się być królową w formie jakichś wyborów, jakichś starań z jej woli?
jeżeli poczytamy, to wszystkie dziewice były wzięte do haremu. W tym momencie nie była to jej wola. To, że spodobała się królowi, to ona się spodobała, to była króla wola. Tak samo Mordecheusz został wysokim urzędnikiem, bo go król mianował. Daniel i inni byli wzięci do niewoli, jako ci, którzy mieli się zasymilować początkowo z Babilończykami. To król babiloński wywyższył ich. I zobaczmy teraz inną osobę. Poborca podatków, zwany też celnikiem, Mateusz. Gdy poznaje Jeszuę, czyli ma stanowisko państwowe ówczesnego systemu politycznego, rezygnuje z tego. Oczywiście każdy powie, no bo to taka sytuacja, Mesjasz i o, po prostu, no. Ale to też jest wymowna postać, że Mateusz z własnej woli wybrał pójście za Mesjaszem. Czy dzisiaj startowanie w wyborach, bo są tacy nowonarodzeni, którzy mówią, że są nowonarodzeni i wierzą biblijnie i robią wszystko biblijnie, biblijnie, kandydują do stanowisk politycznych. Zobaczmy, jak jest inna ścieżka, zupełnie inna. To jest ich wola, bo ci ludzie nie kandydują, żeby na przykład w Polsce zmienić system religijny i tak dalej, żeby wyczyścić tu z bałwochwalstwa te tereny, wszystko spalić, zniszczyć i tak dalej. Tylko oni chcą mieć stanowisko dobrze płatne. Z ramienia jakiejś partii tej czy tamtej. Spójrzmy na to, na te postacie, które w Biblii mamy opisane, rzetelnie, że to nie była ich wola, że zajmowali takie stanowiska. Bóg oczywiście wykorzystywał to, nie ulega wątpliwości, lub powodował, że oni to stanowisko zajęli, ale to ich własna wola nie była. Natomiast dzisiaj, kandydując, zapisując się na listę partii, to jest danego człowieka, danego tak zwanego chrześcijanina, to jest jego wola. To jest jego wola, a nie Stwórcy. I tłumaczenie się, no jak on by się nie zapisał, to by Bóg go nie wybrał, to jest tylko mamienie sobie oczu lub innym. Gdzie jeszcze wykorzystują te zgromadzenia, jakieś swoje kościoły, czy tam jakieś inne zbory tak zwane, wykorzystują, aby nawołując, żeby na niego głosowali. Sytuacja Józefa pokazuje ewidentnie. Oczywiście to była wola Boga, ale to nie była wola stricte Józefa, żeby to stanowisko chcieć zajmować lub jakiekolwiek inne. W kraju jeszcze w dodatku przesyconym pogańskimi wierzeniami, praktykami itd. Bo dzisiaj na przykład ktoś występując z ramienia jakiejś partii, chociażby na przykład, co to mieliśmy takie partie, Konfederacja, to jeżeli w swoich kazaniach mówią przeciwko katolicyzmowi, że to jest nierządnica, bałwochwalcza i tak dalej, to sama Konfederacja jest prokatolicka. To co on później będzie na te wiece prokatolickie
uczęszczał lub zrzucał się ze swoich jakichś pieniędzy? Popatrzmy na to szerzej i głębiej i uczciwie. Ja nie znalazłem w tych historiach, które są w Biblii opisane, żadnego człowieka, który był sługą Najwyższego, który sam z własnej woli starał się o jakieś zaszczytne stanowisko w pogańskim kraju, w pogańskim rządzie, w pogańskim systemie politycznym. Taki jest system dzisiejszy, który zamyka taką drogę jak Józef, no, że ma jakiś dar, umiejętność, czy jak on się nazywał, Mordocheusz, że tam ostrzegł króla przed zamachem, że miał jakieś swoje umiejętności, jak na tamte czasy, i był z tego powodu wywyższony do rangi urzędnika. Dzisiaj nie ma takich sytuacji. Ten system nie pozwala. Musisz się zapisać do partii, musisz jakiś program polityczny. Sama nawet polityka, już jak mówimy o samej polityce współczesnej, tak zwanej demokratycznej, to jest, jak to wielu określa, wielkie bagno fekaliów. Oczywiście przenosi. Nawet ci, którzy tam chcą coś dobrego zrobić, to i tak niewiele uzyskują, bo te siły polityczne są tak skorumpowane, zależne, że nic nie jest w stanie to przebić. Oczywiście ja nie wykluczam, jakby Bóg kogoś powołał na prezydenta w Polsce w jakiś właśnie taki podobny sposób, jak Józefa wywyższony został, i on zacznie czystkę tu robić w kraju, to by było bardzo ciekawe. To można by właśnie po tym poznać, że z nim jest Najwyższy. Jeżeli usunąłby wszystko, co jakieś obrazy, wizerunki, słupy, posągi i tak dalej. No ale wiemy, że tak nie będzie. Księga Objawienia mówi o czymś troszeczkę inaczej, w inny sposób, że to będzie pogłębiać. Dlatego uważam, że wchodzenie w jakieś systemy polityczne nie jest dla sługi Najwyższego. Jest pewnego rodzaju, też uważam, papierem lakmusowym. Tak jak sam szabat, zachowanie szabatu jest tym znakiem przymierza, tak samo uważam, ktoś, kto mówi, że jest biblijnie wierzący i tak dalej, a jednocześnie w politykę wchodzi, to jest zaprzeczenie jedno drugiemu. Inna sytuacja natomiast jest, gdy ktoś jest w jakimś systemie politycznym, urzędzie, a poznaje drogi wiekuistego. To można by powiedzieć, przyrównać ten przypadek do Mateusza, to jest dobry przykład. On zrezygnował z tego. Samo poborca podatków, on pobierał podatki od swoich ziomków. Oczywiście to był zabór, trzeba też wziąć to pod uwagę, zabór rzymski tych ziem, tego ludu, też w pewnym sensie wola Boga, bo oni grzeszyli od dawien dawna i znajdowali się w takim stanie, jakim byli, czyli pod zaborem. Dlatego też Jeszua nie mógł powiedzieć inaczej, czyli to, co Cezara, oddajcie Cezarowi, bo to w tym czasie, w tym miejscu była wola Najwyższego. Ale Mateusz, mając wolną wolę, zrezygnował z tego, z tej funkcji. Warto też o tym pomyśleć. Uważam, że te sytuacje są bardzo wymowne. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, uczciwość nie pozwala
interpretować tego inaczej. Nie pozwala, te postaci nie pozwalają, nie usprawiedliwiają dzisiejszych zabiegów politycznych, aby osiągnąć jakieś stanowiska. Wręcz przeciwnie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Niech Bóg Najwyższy nas prowadzi, bo to jest najważniejsze, aby spełniać Jego wolę, wchodzić w rezonans z Jego duchem, z Jego myślami, z Jego słowami, abyśmy mogli poddawać się każdego dnia, pamiętając o przymierzach, które On zawarł, a wiemy, że On zawsze dotrzymuje swojego słowa. Niech będzie wywyższony nasz wiekuisty Ojciec i nasz Pan Jehoszua, Mesjasz. I niech każdemu pobłogosławia według jego potrzeb. Do zobaczenia za tydzień, jak Bóg pozwoli. Spotkamy się o 12:00 jak zwykle. Shalom.